Szczecin może chwalić się okresem napoleońskim? Jest to bardzo trudne pytanie, gdyż gdybyśmy byli kronikarzami pruskimi, na pewno tego okresu nie wspominalibyśmy miło. Wiadomo, był to z ich punktu widzenia okupant, który przez jakiś czas przebywał w ich mieście. Co prawda nie było żadnych strat materialnych, natomiast zawsze okupacja wiąże się z jakimiś niedogodnościami. Tutaj w tym momencie jednak patrzymy z takiego polskiego punktu widzenia, jednocześnie z punktu widzenia mieszkańców miasta. Dla nas jest to ciekawy okres, dlatego że nastąpiła jakby taka kolejna zmiana, jeśli chodzi o obecność jakiejś kolejnej nacji, kolejnego państwa. Jest bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o okres napoleoński, moim zdaniem. Jednocześnie jest to tak niszowy temat, tak rzadko poruszany, że wydawało mi się, że będzie to idealnym tematem na publikację. Byli Irlandczycy, byli Szwedzi, byli Prusacy, byli Francuzi. Na końcu jesteśmy my. I to jest właśnie coś pięknego w pisaniu o historii miasta, że ono znajdowało się w takim tyglu i każda z tych nacji zostawiała jakiś swój ślad. Pomysł na książkę o Szczecinie wziął się z moich zainteresowań historycznych. I te zainteresowania biegły od czasów najmłodszych, kiedy interesowałem się historią w takim globalnym kontekście. Potem ten kontekst się zawężał do konkretnych epok historycznych i w sumie na końcu, kiedy już uznałem, że jestem wystarczająco dojrzały, napełniony wiedzą historyczną, zdecydowałem się napisać coś o swoim rodzinnym mieście.